Ostatnio było potwornie długo, więc dzisiaj jest taki plan, żeby było troszkę krócej. Jest na to szansa, bo o ile Franciszek z Asyżu, o którym mówiliśmy ostatnio, żył 44 lata, o tyle nasza dzisiejsza błogosławiona Karolina żyła tych lat zaledwie 16. Ale też starałem się to już bardziej przygotować w taki sposób, żeby nie odpłynąć w dygresję i w dygresję od dygresji. Więc po prostu zaczynamy tę drugą katechezę z cyklu Garnki lepią. Tytuł jest oczywiście w nawiązaniu do powiedzenia, że nie święci garnki lepią. To znaczy, że żeby być świętym, to trzeba być kimś niezwykłym. Nie należy się zajmować codziennymi, przyziemnymi sprawami. Trzeba się wznieść na jakieś wyżyny. A my, zwykli zjadacze chleba, wiadomo, lepimy garnki, ale świętość nie bardzo dla nas. Więc założeniem tych kateches jest zobaczyć świętych jako rzeczywiście naszych braci i siostry, rzeczywiście ludzi, którzy żyli życiem wcale nieodległym od naszego. Zobaczyć właśnie to, że zaproszenie do świętości jest dla nas lepiących garnki naszej codzienności. I Karolina jest takim świetnym przykładem, żeby właśnie zobaczyć taką świętość zwyczajną, ale też, żeby postawić sobie kilka ważnych pytań o świętość. Zacznijmy od takiej w miarę zwięzłej biografii Karoliny. Karolina przychodzi na świat w 1898 roku w malutkiej miejscowości Zabawa, a właściwie w przysiółku o nazwie Śmietana, który składa się, który jest jedną z trzech części wioski zwanej Zabawą. Ta wioska leży 20 km na północny zachód od Tarnowa. Jest dość starą wioską, bo jej początki sięgają XIII wieku, ale to na życie Karoliny raczej nie ma specjalnego wpływu. Wioska na nieurodzajnych ziemiach, na których rolnicy wielkim trudem, z wielką cierpliwością muszą czekać na plony, napracować się. Mówię o tym dlatego, że rodzina Karoliny to jest rodzina typowo wiejska, rodzina rolnicza. Karolina jest czwartym z 11 dzieci swoich rodziców, Jana i Marii. Maria pochodzi z takiej wiejskiej, nazwijmy to w cudzysłowie, arystokracji. Jej jest córką jednej z najbogatszych rodzin w okolicy. Natomiast Jan, osierocony przez ojca w wieku 7 lat, bardzo źle traktowany potem przez swojego ojczyma, jest bardzo ubogim wyrobnikiem. Kimś, kto nie ma własnej ziemi, kto się najmuje u innych, bogatszych chłopów, żeby pracować w ich obejściu. To, że rodzice Marii, czyli mamy Karoliny, godzą się na to małżeństwo, wynika najprawdopodobniej z tego, tak przynajmniej zeznawali świadkowie, którzy jeszcze ich pamiętali, że Jan był znany ze swojej uczciwości. Jan był bardzo szanowany w całej okolicy za swoją uczciwość. Tę cechę zresztą przekaże potem córce. Ona się tej cechy od niego nauczy. Karolina jest więc czwartym z 11 dzieci. Kuskowie żyją bardzo ubogo, bardzo skromnie. Wielką własną pracą udaje im się z czasem wybudować własną chałupę, własny dom, nabyć trochę ziemi. Na tej ziemi pracują, ale też pracują u bogatszych gospodarzy. Też pracują w nieodległym dworze. Karolina, dorastając, pomaga oczywiście rodzicom w tych pracach, tak samo jak jej rodzeństwo. Rodzina jest bardzo pobożna. Dość powiedzieć, że ich dom nazywany jest w okolicy Kościółkiem, albo Betlejemką, albo Jerozolimką. To jest dom, który żyje modlitwą. Jak wspominało rodzeństwo Karoliny, też sąsiedzi, dom Kusków jest takim właściwie kościołem dla tego przysiółka Śmietana. Ponieważ przez długie lata do kościoła parafialnego jest dość daleko, 8 km, więc bardzo często na różnego rodzaju nabożeństwa, modlitwy ludzie gromadzą się właśnie w ich domu. Dzień u Kusków zaczyna się zazwyczaj o 4 nad ranem, w lecie, w zimie o 5 i zaczyna się śpiewem godzinek. Rodzice wstają pierwsi, śpiewają godzinki. Z czasem starsze dzieci dołączają do nich, tak się budzi cały dom. Jak już wszyscy wstaną, to jest wspólny pacierz, proste śniadanie i każdy idzie do swoich zajęć. Młodsze dzieci do szkoły, Karolina do szkoły będzie chodziła przez 6 lat, od 6 do 12 roku życia. Jest to
jednoklasowa wiejska szkoła utworzona właśnie w tym roku, kiedy Karolina do niej poszła. To jest pierwsza szkoła w okolicy. Wcześniej dzieci tyle, o ile pobierały naukę po prostu w domach u gospodarzy. Czasem jakiś nauczyciel przyjechał z miasta na dzień, dwa, czasem nie. Potem jest w południe Anioł Pański wspólny, przed kolacją znów Anioł Pański i koło dziewiątej wszyscy odmawiają pacierz, po czym w tym domu idzie się spać. Chyba że jest się Karoliną, to klęczy się jeszcze samemu i się modli. Karolina bardzo kochała różaniec. Świadkowie jej życia, rodzeństwo, rodzice zaraz po śmierci, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi mówią o niej i to jakoś bardzo podkreślają, że ta dziewczyna 16-letnia w momencie swojej śmierci była człowiekiem modlitwy. Nie jakiejś wyszukanej modlitwy, ale tej modlitwy, której właśnie nauczyła się od swoich najbliższych. A więc różaniec, a więc gorzkie żale czy pieśni pasyjne śpiewane w okresie Wielkiego Postu wraz z sąsiadami gromadzącymi się w ich domu, a więc nabożeństwa majowe przy kapliczce, uczestnictwo w Eucharystii Niedzielnej, na którą chodzą całą rodziną. Zawsze jest taki zwyczaj w domu kusków, że codziennie ktoś jest też na mszy w tygodniu. Albo mama, albo tata, albo któryś ze starszych dzieci. Dom bardzo jest związany właśnie z Eucharystią. Ale też w takiej świadomości, że nie wszyscy muszą na tej Eucharystii danego dnia w tygodniu być, żeby cały dom czerpał z tego łaski. W ogóle jak się patrzy na życie Karoliny, na tych niewiele też jej osobistych świadectw czy wypowiedzi o modlitwie o Panu Bogu, które zapamiętano, przekazano słowo do słowa, to z tych świadectw wygląda taki obraz dziewczyny bardzo pobożnej, pobożnej w bardzo prosty, tradycyjny sposób, ale bardzo świadomej, jakie ta pobożność ma znaczenie. Jaka jest jej głębia, jaki jest jej sens. Karolina sama w sobie została zapamiętana przez świadków jej 16-letniego życia jako dziewczyna bardzo zwyczajna, przeciętnej urody, nikomu nie ubliżając, mówiąc takiej chłopskiej urody, z grubsza ciosanej. Była lubiana, była zawsze zdrowa, nigdy nie chorowała, była bardzo pracowita i bardzo wymagająca od siebie, nauczona przez tatę tej uczciwości, bardzo rzetelna w pracy. Zachowało się takie wspomnienie o niej, że kiedyś jak pracowała w dworze, to pracę na polu dworskim przerwała ulewa. I Karolina wzbraniała się tego dnia, żeby wziąć całą zapłatę, jaką jej oferowano, bo mówiła, ale ja przecież nie pracowałam do końca dnia, więc nie należy mi się całość. Ale ta pracowitość miała też drugie oblicze i to wymaganie od siebie, ta rzetelność, nie za bardzo do tej młodej dziewczyny docierało, że ktoś może nie być równie rzetelny i pracowity. I wtedy potrafiła być wybuchowa. Zapamiętali ją rówieśnicy jako dziewczynę bardzo świadomą tego, kim jest, czego chce, jaka chce być. Takie porzekadło, które powtarzała wielokrotnie: ja wolę jednak być sobą. Taka bardzo świadoma swojej tożsamości, też emocjonalna. Jak to młody człowiek w tym wieku? Empatyczna, zdolna współczuć czyjemuś cierpieniu, bardzo żywiołowo, przychodzić z pomocą też konkretnie, ale też potrafiła być, no właśnie, taka zawzięta, uparta, postawić na swoim. Uczy się przez 6 lat, jak już powiedzieliśmy, potem jeszcze przez 2 lata uzupełnia swoją edukację. W międzyczasie prowadzi życie religijne, też takie, w takim rytmie parafialnym. W wieku 9 lat przystępuje do pierwszej komunii świętej, w wieku lat 16 prawie na pół roku przed swoją śmiercią, co do dnia przyjmuje sakrament bierzmowania. Ten sakrament bierzmowania przyjmuje już nie w kościele w Radłowie, ale w kościele, w nowym kościele parafialnym w Zabawie. Bo w międzyczasie w 1913 roku, a więc na rok przed śmiercią Karoliny, miejscowy biskup ustanawia parafię w tej wiosce. Wysyła tam księdza. Ten ksiądz będzie potem wspominał, że młoda dziewczyna, 16-latka Karolina, była jego prawą ręką w organizowaniu tej parafii.
Ten ksiądz Władysław Mędrala jest zresztą pierwszym promotorem jej kultu. Kimś, kto bardzo będzie dbał o to, żeby ta pamięć o Karolinie nie zaginęła, ale żeby zataczała coraz szersze kręgi. Karolina rzeczywiście zasługuje na miano tej prawej ręki księdza proboszcza. Należy do wielu wspólnot parafialnych, tak jak jej rodzice zresztą. Razem ze swoim wujem, wuj jest zresztą bardzo ważną postacią, organizuje też życie duchowe, życie religijne mieszkańców Śmietany, tego swojego przysiółka, części wioski, w której mieszkała. Ta część wioski to jest mniej więcej 210-220 osób, kiedy ona żyje. Wuj to postać bardzo ważna dla Karoliny. Franciszek Bożenski, brat jej matki, można powiedzieć, że był takim jej kierownikiem duchowym. Chłop, człowiek, który nie odebrał żadnego wyższego, nie wiem, akademickiego wykształcenia, ale człowiek bardzo świadomy tego, jakie znaczenie ma wiedza. Dużo czyta, ale nie tylko dla siebie, przekazuje to innym. W swoim domu urządza bibliotekę. Część tej biblioteki odziedziczył po swoim ojcu, znaczy widać, że była taka tradycja w rodzinie, ale też ją uzupełnia. I zapala do tego zdobywania wiedzy również Karolinę. Wiecie, to wcale nie jest oczywiste, że w 1914 roku na małej, przepraszam, zabitej dechami wiosce pod Tarnowem 16-latka prenumeruje czasopisma. Jasne, jest to czasopismo religijne, ale to pokazuje pewien zapał tej dziewczyny do kształcenia się, do zdobywania wiedzy. I po wuju też dziedziczy taki odruch dzielenia się tą wiedzą z innymi. I jemu, i jej nie wystarcza, że coś przeczytali, że czegoś się dowiedzieli, że czegoś stali się świadomi, czy też, że coś odkryli w swojej relacji z Panem Bogiem, muszą się tym od razu podzielić. Stąd organizują spotkania, odczyty, wspólne lektury chociażby książek, nie wiem, dzieł literatury narodowej, ale właśnie też wspólne modlitwy. Karolina jest urodzoną liderką. Potrafi gromadzić wokół siebie swoich rówieśników. Potrafi narzucić pewien ton tej grupie, którą zebrała. Jest doskonałą katechetką, nie mając do tego żadnego przygotowania. Każda okazja jest dobra. Praca na polu, zabawa na podwórku. Zapamiętali jej świadkowie jej życia takie obrazki, kiedy gromadzi jakąś grupę, w coś się bawią, coś robią, przy czymś pracują i za chwilę widać, jak Karolina katechizuje, opowiada w taki bardzo naturalny, prosty sposób. Ważnym elementem tego jej życia duchowego, religijnego, który też wspominają świadkowie życia, jest konkretne, osobiste odniesienie do Pana Jezusa. Ono się wyraża w niesamowicie prosty sposób. To są takie zdania powtarzane przez nią wśród codziennych zajęć, żeby tylko Pan Jezus nas kochał, żeby podobać się Panu Bogu. Albo Pan Jezus na nas patrzy. I to jest dla niej uzasadnienie, żeby pracować, żeby się starać, żeby komuś pomóc, żeby być dobrą, żeby być skromną, żeby nie pozwalać sobie i ludziom, z którymi przebywa, na pewne żarty, pewne zachowania. Ale to wynika z bardzo osobistego odniesienia do Pana Jezusa, zbudowanego niesamowicie prostymi, tradycyjnymi środkami pobożności. I na to u Karoliny warto zwrócić uwagę, że ta jej świętość wyrasta pod strzechą, w takich warunkach zupełnie do bólu zwykłych. Ona żyje tak, jak żyli jej rodzice. Ona żyje pewnie tak, jak żyło jej rodzeństwo. Jasne, ma w tym jakiś swój osobisty rys, jest w tym jakaś jej głębia osobistej relacji z Panem Jezusem, ale to jest życie bardzo podobne do innych, plus cechy charakteru, jakieś jej zdolności, talenty, zaangażowane w to, co odczytuje jako wezwanie do czynienia dobra, znów wobec konkretnych ludzi, wezwanie wynikające z tej relacji z Panem Bogiem, którą ona ma. I przychodzi listopad 1914 roku. Od 13 listopada
w parafii odprawiana jest nowenna ku czci Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Tego dnia 13 listopada Karolina idzie do spowiedzi, przyjmuje komunię świętą i potem codziennie rano idzie na mszę do kościoła. Po raz ostatni udaje jej się pójść na tę mszę 17 listopada, bo tego dnia wioskę i okolice zajmują wojska rosyjskie. Przechodzi tamtędy front Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej. Na miejscową ludność, na wszystkich mieszkańców zabawy pada oczywiście blady strach. Armię rosyjską poprzedza zła sława tego, jak się zachowują na terenach, w miejscach, które zajmują, czego się dopuszczają. Rankiem 18 listopada Karolina chce iść do kościoła. Jej mama, Maria, uważa, że to zbyt niebezpieczne. Zbyt niebezpieczne, żeby ona dzisiaj szła sama przez wioskę, kiedy już są w okolicy rosyjscy żołnierze. Decyduje się zgodnie z rodzinną tradycją, że to ona pójdzie tego dnia, a Karolina niech zostanie na wszelki wypadek w domu. We wsi pojawiają się pojedynczy żołnierze. Chodzą po domach, żądają jedzenia. Również do domu Kusków około 9 rano, kiedy mama jest jeszcze w kościele, przychodzi 3 żołnierzy, dostają chleb, dostają mleko, wychodzą. Potem we wsi pojawia się samotny żołnierz. Świadkowie określają go słowem kozak. Wchodzi do chałupy sąsiadów, gdzie jest 13-letnia dziewczynka, chce ją zabrać ze sobą. Małej udaje się jakoś wymknąć, wchodzi na podwórko Kusków i zaczyna wypytywać ojca, rozglądając się ewidentnie, co gospodarze mają, co posiadają, co można by im zabrać. Zaczyna się wypytywać Jana Kuski, gdzie są wojska rosyjskie, gdzie stacjonują. Pytania są oczywiście absurdalne. Skąd ten chłop siedzący w chałupie ma wiedzieć, gdzie stacjonują wojska rosyjskie? Całej scenie na podwórku przygląda się zza firanki Karolina. Na jej nieszczęście ten żołnierz ją dostrzega. Żąda wpuszczenia do domu, wchodzi do domu, zaczyna ją wypytywać i decyduje się, że Karolina i ojciec mają go zaprowadzić w stronę wojsk austriackich, pokazać mu, gdzie te wojska stacjonują. Kuska tłumaczy, że nie wie, nie ma pojęcia. Żołnierz mówi, że w takim wypadku zabiera ich do oficera. Wychodzą przed chałupę, wychodzą na drogę i wtedy się okazuje, że wcale nie idą do żadnego oficera. Żołnierz pod bronią każe im iść w stronę lasu. Na skraju tego lasu przystawia broń do piersi Jana Kuski i każe mu wracać do domu. Kuska błaga go, zaklina na wszystko, żeby pozwolił mu iść ze sobą, a córkę puścił do domu. Żołnierz się nie zgadza. Sterroryzowany Jan Kuska zawraca, dociera do swojego obejścia, opiera się o drzwi stodoły i tam zastyga w takim przerażeniu, bez ruchu. Co się wydarza dalej? Właściwie możemy się już tylko domyślać. Dwaj chłopcy, rówieśnicy Karoliny, którzy w lesie pilnują ukrytych przed żołnierzami rosyjskimi koni, są świadkami tego, jak żołnierz ją popędza w głąb lasu, jak ona się z nim szamocze, wreszcie jak próbuje uciec. I to tyle. Chłopcy wracają do wsi, biegną do wsi powiedzieć, co widzieli. Zastają Jana Kuskę, zastygłego w bezruchu, w przerażeniu, rozumieją już, że tą porwaną kobietą szamoczącą się z żołnierzem rosyjskim była córka Kuski, Karolina. Z kościoła wraca matka, dowiaduje się, co się stało, mdleje. W domu Kusków zaczynają się zbierać sąsiedzi, ale nikt nie ma odwagi iść szukać Karoliny. Te poszukiwania zaczną się dopiero następnego dnia. W tym czasie zawiadomiony zostanie też ksiądz proboszcz, który uda się do oficera rosyjskiego, zażąda wyjaśnienia sprawy, poszukiwań Karoliny, zażąda ich na tyle gwałtownie, na tyle przekonująco, że nawet ten oficer rosyjski wyznaczy kilku żołnierzy, którzy mają pomóc w tych poszukiwaniach. Poszukiwania spełzają na niczym. Karolina zostanie znaleziona dopiero 4 grudnia, 2 tygodnie ponad po swojej śmierci. Okaleczona, rany na całym ciele zadane prawdopodobnie szablą. Najgłębsza z nich, która stała się przyczyną śmierci, od lewego obojczyka do prawej piersi, przecinająca głęboko całe ciało. Śmierć poprzez wykrwawienie. W domu, kiedy obmywano ciało,
miejscowa, nazwijmy to pielęgniarka, ktoś, kto miał jakiekolwiek wykształcenie medyczne, dokonuje oględzin ciała, z tych oględzin potem zostanie zaczerpnięta wiedza o tym, że Karolina obroniła swojej czystości. Co się stało dokładnie, jak to wyglądało, nie wiemy, nikt nie był tego świadkiem. Natomiast dość oczywiste jest, że Karolina zostaje uprowadzona przez tego żołnierza, który zamierza ją zgwałcić, wykorzystać. Ona się przed tym broni, ucieka. On w złości zadaje jej śmierć. Pogrzeb Karoliny 6 grudnia 1914 roku gromadzi 3000 ludzi, którzy od początku używają na określenie tego, co się stało, słowa męczeństwo. Męczeństwo. Potem to będzie przedmiotem dyskusji w kongregacji do spraw świętych. Czy śmierć Karoliny uznać za męczeństwo? Czy też złożyć ją na karb smutnych, tragicznych wypadków wojennych? To jest takie pytanie, które, jak pewnie wiecie, wracało kilka razy, co najmniej w przypadku różnych świętych i błogosławionych. Taka dyskusja toczyła się na przykład odnośnie księdza Jerzego Popiełuszki, tak? Czy jego śmierć to była śmierć wprost za wiarę, czy należy ją uznać za męczeństwo? Tak się w końcu stało. Czy uznać ją za śmierć z powodów społecznych, politycznych, światopoglądowych? Ostatecznie o tym, że śmierć Karoliny zostaje uznana wprost za męczeństwo, zadecyduje papież Jan Paweł II, który też beatyfikuje ją w roku 1987 w Tarnowie. Na beatyfikacji Karoliny będą jeszcze jej dwie żyjące siostry, Katarzyna i Maria. Święta spod strzechy. Takie totalnie zwyczajne życie. Jasne, dziewczyna w jakiś sposób szczególnie wrażliwa, utalentowana, uzdolniona, z pobożnością wyniesioną z domu rodzinnego, wyuczoną od rodziców, nie wyróżniającą się niczym poza tą nutą osobistej gorliwości. Modlitwa, której jest bardzo wierna. Modlitwa, w której się buduje osobiste odniesienie do Pana Jezusa. A dalej co? Pracowitość, uczciwość, empatia, ofiarność, służba ludziom, gotowość do dzielenia się tym, co się ma, także jeśli chodzi o dobra duchowe, intelektualne. Jak to jest? Co zadecydowało o świętości Karoliny? Męczeństwo? To, co się wydarzyło 18 listopada 1914 roku w ciągu kilkudziesięciu minut na skraju lasu i w lesie koło zabawy? Męczeństwo utworzyło tę świętość? Można zostać świętym w jednym momencie? Zostaje się świętym w jednym momencie? O naszej świętości, mojej, twojej, zadecyduje jeden moment w życiu, w którym dobrze postąpisz, dobrze się zachowasz, dobrze wybierzesz? Pewnie może tak być. Takie historie też znamy. Ludzi, którzy przez całe swoje życie byli pogubieni. I jeden moment, często właśnie moment męczeństwa, sprawia, że odczytujemy to życie ostateczne jako życie świętego. Ale u Karoliny, chyba w przypadku Karoliny, męczeństwo nie tyle utworzyło tę świętość i o niej zdecydowało, co ją objawiło. Ukazało. Tych dramatycznych kilkadziesiąt minut w lesie koło zabawy sprawiło, że ludzie zwrócili uwagę na życie tej 16-letniej dziewczyny zakończone w tak tragiczny sposób. To jest pewnie ważna podpowiedź dla nas. Rozejrzyjmy się wokół siebie. To jest to, co w swoim kapitalnym tekście o świętości w świecie współczesnym tak pięknie papież Franciszek opisywał tym określeniem święci z sąsiedztwa. To nie jest tak, że w swoim życiu spotkałeś, spotkałaś ludzi
co do których możesz przynajmniej podejrzewać, że to chyba byli twoi święci. Tacy święci postawieni przez Pana Boga właśnie na drodze twojego życia. To nie jest tak, że mamy w swoich rodzinach, pośród swoich przyjaciół, może swoich nauczycieli, może kogoś, kto już odszedł, a może kogoś, kto właśnie żyje z nami, pracuje na co dzień. Takich ludzi, co do których możemy podejrzewać, że mają z Panem Bogiem chyba coś bardzo konkretnie wspólnego. Męczeństwo Karoliny objawiło tę świętość, która się przez 16 lat powoli wykluwała, kiełkowała w takich zwykłych warunkach. Pozwoliło ludziom zauważyć, że tak, ta dziewczyna była święta. Taka zwyczajna. To też pewnie stawia nam pytanie o ten moment objawienia świętości. Kiedy Pan Bóg objawia nam świętość konkretnych ludzi? No wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Nieraz jest tak, że święci błogosławieni bardzo długo czekają, aż Kościół ich oficjalnie uzna jako błogosławionych, jako świętych, aż ich wyniesie na ołtarze. My się teraz pewnie niecierpliwimy trochę, kiedy wreszcie dojdzie do beatyfikacji księdza prymasa Wyszyńskiego. A może to jest tak, że Pan Bóg tak działa przez te wydarzenia, że daje nam błogosławionego, świętego w taki oficjalny sposób, w tym momencie, kiedy go najbardziej potrzebujemy. Że on właśnie w tym momencie, czy dziejów, czy historii nas jako społeczeństwa, jako Kościoła, jako narodu, a może naszej osobistej historii bardzo. Że właśnie w tym momencie najbardziej potrzebujemy świadectwa życia tej konkretnej osoby. Ale jeśli uznamy, że tak jest, to nas prowadzi do kolejnego pytania jeszcze. Skoro Pan Bóg objawia w bardzo konkretnym momencie, przez konkretne wydarzenie, czyjąś świętość, tak jak w przypadku Karoliny stało się to przez męczeństwo, to musimy sobie uczciwie zadać pytanie, to co Pan Bóg chciał tego męczeństwa? Pan Bóg chciał, żeby to się wydarzyło, ta próba gwałtu na 16-latce? Co to było dla niej? To była próba, której ją Pan Bóg poddał? Egzamin? Moment, w którym Pan Bóg powiedział, sprawdzam? A jeśli tak, to dlaczego w tym momencie? Przepraszam, posunę się do jeszcze brutalniejszego pytania. A gdyby Karolina została zgwałcona przez tego żołnierza, to by jakoś wpłynęło na to, czy ona jest świętą, czy nie? Czy ktokolwiek z nas odważyłby się wymagać od niej albo od kogokolwiek, żeby w takim momencie, wobec takiego zagrożenia, oddał swoje życie? Czy ktokolwiek z nas odważyłby się Karolinie powiedzieć, że oddanie życia w obronie czystości to był jej obowiązek? Że nie powinna była postąpić inaczej? Jasne, to są już pytania takie bardzo, może nie abstrakcyjne, bo one są do bólu konkretne, ale trochę, nie wiem, akademickie, laboratoryjne. Bo pewnie to, co się rozegrało wtedy w lesie, w zabawie, nie polegało na przemyśleniach i na zastanawianiu się, nie, tylko było raczej impulsywne. Za wiele emocji, za szybko się to wszystko działo. Ale nasze zachowania pod wpływem emocji, takie impulsywne, no, jakoś wyrastają z tego, co nosimy gdzieś w rdzeniu swojej osobowości, charakteru, tego, jak jesteśmy ukształtowani, uformowani. Odważymy się powiedzieć, że Pan Bóg wymagał od Karoliny tego? Czy może rozsądniej i mądrzej byłoby powiedzieć, że w tamtym dramatycznym momencie, strasznym dla tej 16-latki, którego Pan Bóg pewnie nie chciał, żeby wydarzył się w jej życiu, bo trudno sobie wyobrazić Boga, który miałby
poddawać swoje dzieci takim próbom z własnej woli, że Pan Bóg w tamtym straszliwym momencie Karolinę uzdolnił do przeżycia tego dramatu w taki, a nie inny sposób. Czy to nie jest tak, że Pan Bóg w takich momentach, kiedy w naszym życiu dzieją się straszne rzeczy, nie zsyła tych strasznych wydarzeń jako prób dla nas? I być może On pierwszy ich nie chce, żeby się wydarzyły w naszym życiu, ale nawet w najgorszej sytuacji jest gotów nas uzdalniać do przejścia przez to. Nawet w najgorszym dramacie jest nam gotów dawać cały czas życie, które jest z Niego. I w ten sposób z tych straszliwych wydarzeń czynić wydarzenia paschalne. Bo ostatecznie to się wydarzyło w przypadku Karoliny. Papież Jan Paweł II w homilii w dniu beatyfikacji mówił, że Karolina dała świadectwo życiu, które jest z Boga. Temu życiu, które otrzymała na chrzcie w parafialnym kościółku. Temu życiu z Boga, które pielęgnowała przez osobistą modlitwę, przez uczestnictwo w Eucharystii, przez regularną spowiedź. Które uwidoczniało się w tym, jak żyła, jak pracowała, jaka była dla innych. To świadectwo najmocniejsze dała temu życiu z Boga w momencie swojej męczeńskiej śmierci. Ale to nie znaczy, że nie dawała tego świadectwa też wcześniej, że tego życia w niej nie było. I to jest może to, co nam pokazuje Karolina. Po pierwsze, że świętość może doskonale wyrastać, nasza osobista świętość, w naszym zwykłym, do bólu, szarym, zwyczajnym życiu. I to nie za pomocą jakichś nadzwyczajnych środków, ale tych środków, które ludzie wierzący przekazują sobie z rąk do rąk od pokoleń. I druga rzecz, którą nam Karolina pokazuje, że Bóg nie zsyła na człowieka trudnych doświadczeń, żeby go wypróbować, żeby go sprawdzić, żeby go przeegzaminować. Ale w najgorszym wydarzeniu twojego życia jest w stanie i chce i pragnie On pierwszy otworzyć ci drogę paschalną. I to nie znaczy, że to wydarzenie się zmienia. To nie znaczy, że okoliczności, które być może rzeczywiście cię niszczą, staną się nagle albo za chwilę inne. Mogą cię zabić, tak jak tamten żołnierz nieznany, nigdy nie odnaleziony, zabił Karolinę. Ale Bóg z tego dramatu może zrobić paschę, to znaczy drogę ku życiu. I to jest propozycja, jaką Bóg składa każdemu z nas, powołując nas do świętości. Może dzisiaj przeżywasz coś trudnego. Może przeżyłeś kiedyś coś dramatycznego. Bóg dzisiaj jest gotów zrobić z tego paschę dla ciebie. Także jeśli to jest wydarzenie właśnie z przeszłości. To znaczy wlewać w ciebie, w środku twojego cierpienia, życie, które jest z Niego. Jakiekolwiek to jest cierpienie. Związane ze zdrowiem, a może z wiekiem, a może z tym, co się dzieje z twoimi bliskimi, a może z tym, czego doświadczasz od ludzi. Z czymkolwiek. Bóg dzisiaj jest gotów napełniać cię swoim życiem. I to, co przeżywasz, przestaje być, za przeproszeniem, rzeźnią, a staje się momentem objawienia się dziecka Bożego. I to jest chyba tyle, co wam chciałem powiedzieć o Karolinie.